Cześć, witaj w moim kolejnym nagraniu z cyklu kursu HTML-a, gdzie chciałem powiedzieć Ci kilka słów, a nawet kilkanaście słów o znaczniku div i o znaczniku section, który jest już dostępny w najnowszej wersji HTML-a, w HTML-u 5. Spójrz na szablon, który teraz przygotowałem. Pomiędzy znacznikami body dodałem sobie rysunek, dodałem sobie akapit, w środku niego znacznik span oraz jakiś przykładowy link. I teraz chciałem pokazać Ci, jak to będzie wyglądało pod przeglądarką. Dlatego odpalę sobie moją Aptane Studio i moją przyszłą stronę internetową i mój szablon w HTML-u w przeglądarce Chrome. No i czas skorzystać z mojego narzędzia, które omawiałem Ci w moich pierwszych nagraniach, a więc z narzędzia do badania elementów na stronie. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy zbadaj element. I zobacz. Tutaj mamy jeden element HTML-a, a dokładnie znacznik zdjęcia, znacznik akapitu. Zauważ, że cała dostępna szerokość przeglądarki zabiera akapit oraz link. Link, czyli hiperłącze. I zobacz tak naprawdę, co się stanie, gdy te wszystkie znaczniki oplotę znacznikiem div. I tego diva zamknę sobie pomiędzy tymi wszystkimi znacznikami. Pamiętaj o robieniu wcięć w swoim szablonie, tak aby wszystko było czytelne. I zobacz, w tym momencie, zanim odpalę przeglądarkę, powiem Ci, co tak naprawdę robi znacznik div. Otóż znacznik div jest takim pojemnikiem, który będzie przechowywał wszystkie inne znaczniki, pojedyncze znaczniki HTML-a w takim kontenerze. I ten kontener będziemy mogli pozycjonować w swojej przeglądarce, będziemy mogli umieszczać ten kontener, czyli te wszystkie znaczniki HTML-a po prawej stronie, po lewej stronie przeglądarki. Będziemy mogli nadawać określone style CSS-a. To właśnie znaczniki div i znaczniki section dostępne w HTML-u 5 są odpowiedzialne za konkretne umiejscowienie elementów grupy znaczników na stronie. Zobacz, jak to będzie wyglądało pod przeglądarką, a więc zapisujemy sobie wszystkie zmiany. Odpalamy jeszcze raz mój szablon HTML-a. Zauważ, że nic się nie zmieniło, widzisz? Tutaj i tutaj w tej zakładce nic się nie zmieniło. Ale zauważ, co się stanie, jeżeli zbadam jeszcze raz element. I widzisz? Klikam sobie na znacznik div i zauważ, że ten znacznik div, ten cały kontener jest cały podświetlony już na niebiesko. Oznacza to, że grupę znaczników takich jak zdjęcia, takich jak znaczniki akapitu, spanu, rozwinę sobie span i znaczniki a, oplotłem sobie w jednego diva, który będzie przechowywał wszystkie elementy na stronie. Przejdźmy sobie teraz do kodu i muszę Ci powiedzieć, że w kolejnym nagraniu przejdziemy już do styli CSS-a. Będziesz widział tak naprawdę, po co są te divy. Za pomocą styli CSS-a będziemy mogli nadawać tym divom atrybuty i identyfikatory. Atrybuty w postaci klas i identyfikatorów. Muszę Ci powiedzieć, że znaczniki div są głównymi znacznikami budującymi stronę internetową. Muszę Ci teraz już na wstępie powiedzieć, że w tej chwili do końca nie zrozumiesz działania znacznika div, dopóki nie zapoznasz się ze stylem CSS-a, dlatego chciałbym, abyś z tego nagrania zapamiętał, że divy są to kontenery, które przechowują pewne znaczniki HTML-a. Muszę Ci powiedzieć, że w języku HTML5, czyli najnowszej wersji, znacznik div został zastąpiony znacznikiem section. Oczywiście divy i sekcje mogą być stosowane zamiennie. Jest to zgodne ze standardami najnowszej wersji HTML-a 5. W kolejnych nagraniach będę Ci pokazywał, kiedy należy stosować znacznik section, a kiedy znacznik div. W tej chwili mogę Ci powiedzieć, że mogą one być stosowane zamiennie. Oczywiście w starszych wersjach przeglądarek należy stosować pewne skrypty JavaScriptowe, tak aby zaczytywały najnowsze znaczniki HTML-a, ponieważ starsze wersje przeglądarek, jak i IE8, czyli Internet Explorer w wersji 8, oczywiście nie zaczytuje tego znacznika section. O wszystkim powiem Ci, jak zaczytać taki najnowszy znacznik HTML-a 5 dla starszych przeglądarek. I oczywiście zapiszemy sobie jeszcze te wszystkie zmiany i zobacz, czy po dodaniu znacznika section, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak widzisz, znacznik section również jest kontenerem, widzisz? Klikam sobie na znacznik section i również podświetlony on jest na niebieski kolor, a więc jest to również kontener, w którym umieszczamy inne znaczniki HTML-a.
I te wszystkie znaczniki HTML-a możemy umieścić w dowolnym miejscu, tak jak mówiłem, po prawej, po lewej stronie, na środku strony, w headerze, czyli na główce strony, w footerze, o którym powiem Ci, czyli w stopce strony. Tak więc mam nadzieję, że z tego nagrania już wiesz, o co tak naprawdę mniej więcej chodzi z tymi znacznikami div i ze znacznikami section. Podczas budowania szablonu HTML-a i omawiania styli CSS z pewnością ta wiedza będzie się zazębiała. Muszę Ci powiedzieć, że to właśnie divy i sekcje są prawdziwym rusztowaniem, który buduje całą stronę internetową. Dzięki, cześć!